Cześć, w tym filmie pokażę, jak zainstalować i obsługiwać oprogramowanie do sterowania, do obsługi urządzenia do grawerowania i cięcia Ortur Laser Master 2. Zapraszam do oglądania. Aby można było to urządzenie obsługiwać, należy na komputerze zainstalować specjalne oprogramowanie. Producent przygotował bezpłatną wersję o nazwie LaserGRBL. Wchodzimy na stronę producenta i pobieramy sterowniki oraz oprogramowanie. Pobieramy też niestandardowe przyciski, które później dołożymy do podstawowego oprogramowania. Właściwy sterownik pobieramy zależnie od tego, jaki posiadamy system. Instalujemy sterownik. Po podłączeniu lasera do komputera w zakładce Menedżer urządzeń w komputerze powinien pojawić się odpowiedni port. Sprawdzamy, czy jest poprawnie zainstalowany. Teraz instalujemy, po czym uruchomimy oprogramowanie LaserGRBL. Oprogramowanie zainstalowane. Teraz prawym przyciskiem myszy klikamy w wolne pole na dole ekranu. Importujemy do programu wcześniej pobrane niestandardowe przyciski. Na dole ekranu programu LaserGRBL pojawi nam się szereg przycisków, które później będziemy wykorzystywać do obsługi lasera. Po włączeniu zasilania głowica przesuwa się do lewego dolnego rogu, czyli do punktu startowego. Tym przyciskiem łączymy się z urządzeniem. Strzałki w lewej dolnej części ekranu to przyciski nawigacyjne. Naciskając odpowiedni kierunek przesuwamy głowicę w dane miejsce na polu grawerowania lub cięcia. Po ustawieniu głowicy w danym punkcie Zatwierdzamy ten punkt jako punkt startowy, naciskając przycisk globusa. W zakładce Materiały podane są parametry cięcia lub grawerowania dla różnych głowic i dla różnych materiałów. To jest zawartość zakładki ustawienia. Ja tutaj nic nie zmieniałem. Przycisk z błyskawicą to przycisk resetowania. Głowica powróci do punktu startowego. Przycisk z domkiem to przycisk bazowania. Po naciśnięciu głowica powróci do miejsca startowego. Symbol kłódki, czyli blokowania programu, oraz pozostałe przyciski, a niektóre z nich będą aktywne dopiero wtedy, gdy zaimportujemy obrazek do grawerowania lub cięcia. Przyciski Focus i Blink służą do określenia, gdzie będzie padała wiązka lasera. Jest uruchomiona tylko niewielka część mocy lasera. Z kolei, gdy użyjemy tych przycisków, należy już założyć okulary ochronne, gdyż światło lasera jest o wiele mocniejsze i może uszkodzić wzrok. Do grawerowania lub cięcia możemy używać różnych formatów. Mogą to być obrazy wygenerowane w Photoshopie, Inkscape, w CADzie. Mogą to być pliki PNG, JPG, SVG i inne. To jest napis w formacie PNG utworzony w programie Paint. W LaserGRBL możemy go przerobić. Można utworzyć z niego plik wektorowy, taki sam jak SVG, który będzie wykorzystany do cięcia. Można go tu dowolnie dostosować do naszych potrzeb. Gdy już obraz zostanie odpowiednio przygotowany, przechodzimy do następnej zakładki. Tutaj określamy, z jaką szybkością będzie się poruszał laser, z jaką mocą i jakiej wielkości ma być obrazek. Możemy skorzystać z podpowiedzi programu. Jeżeli nie chcemy, aby laser szedł po linii, to ustalamy offset, czyli oddalenie od linii cięcia. Gdy już ustalimy wszystkie parametry, klikamy Utwórz. Po chwili wygenerowany zostanie obraz, który zostanie przeniesiony na materiał. W zestawie przycisków znajdują się dwa, które służą do obramowania, czyli do zaznaczania za pomocą głowicy lasera obszaru, na którym będzie grawerowany wzór. Możemy w ten sposób sprawdzić i ewentualnie skorygować ten obszar. Przed uruchomieniem lasera należy też ustawić ogniskową. Tu jest ona stała i wynosi 3 cm. Po sprawdzeniu i ewentualnym skorygowaniu położenia uruchamiamy przyciskiem Play. Laser rozpoczyna pracę. W tym przypadku jest to wycinanie napisu na kartce papieru. W każdym momencie możemy zatrzymać pracę lasera, po czym ją wznowić. Naciskając przycisk Stop, a następnie po ponownym uruchomieniu będziemy pytani o sposób wznowienia pracy. Na obrazku w programie widać, gdzie znajduje się obecnie punkt lasera. I po chwili przy tych ustawieniach, które ustaliliśmy, napis jest wycięty. Laser jest urządzeniem bardzo wszechstronnym. Umożliwia grawerowanie oraz cięcie niektórych materiałów. Grawerować możemy na papierze, drewnie, sklejce, a także na niektórych metalach, np. na stali nierdzewnej. I na koniec jeszcze przykład grawerowania na lustrze, a później zobaczycie jeszcze grawerowanie na stali nierdzewnej. Więcej przykładów znajdziecie w linkach w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!